Ustalenia tygodnika do rzeczy obalają oficjalną wersję prokuratury i służb specjalnych. Marek Falenta, który według śledczych miał zlecać nagrywania najważniejszych osób w państwie, mówi, że to on zawiadomił ABW i CBA o nagrywaniu polityków. Już w zeszłym roku. Informacje, które ja podałem o tym, że Falenta przekazał te informacje do dwóch służb, są informacjami stuprocentowo sprawdzonymi. Znam nazwiska oficerów, którzy te informacje od Falenty przyjmowali i jestem w 100% przekonany, że Marek Falenta w tym wypadku nie kłamie. Marek Falenta mówi, że prokuratura zabezpieczyła jego skrzynkę mailową, w której jest korespondencja z funkcjonariuszami ABW i CBA. Ci ostatni przekazali informacje do Warszawy, jednak jak relacjonuje Falenta, zabroniono im się nią zajmować, bo dotyczy czołowych postaci Platformy Obywatelskiej. A wszystko wskazuje na to, że ta informacja zatrzymała się gdzieś poniżej szczebla najwyższego szefostwa i nie została przekazana szefom służb. Rzecznik CBA twierdzi, że na biurko jego szefa informacja nie dotarła. Żeby szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wiedział o tym, że są takie nagrania, no przecież wiadomo, żeby nie poszedł do tego lokalu, w którym był z panią premier Bieńkowską. ABW podważa wiarygodność Marka Falenty. Twierdzi, że nic nie wie o jego zawiadomieniu. Ta osoba, która to mówi, no bierze też odpowiedzialność za swoje słowa. To wszystko będzie na pewno weryfikowane, sprawdzane, ale tutaj już jeżeli chodzi o szczegóły, to bardzo proszę do prokuratury. A prokuratura, która próbuje ustalić, kto i po co nagrywał, która zabezpieczyła skrzynkę mailową Marka Falenty, mówi, że zapoznaje się z artykułem w Do Rzeczy. O szczegółach nie chce mówić, prawdopodobnie jeszcze raz przesłucha Falentę. Podejrzany w każdej chwili może zostać wezwany przez prokuratora, jeżeli prokurator uzna, że zaistnieje taka konieczność do ponownego przesłuchania. Czy prokurator przesłucha funkcjonariuszy ABW, CBA i CBŚ? W zasadzie no, muszę powiedzieć to samo, nie informujemy o zamiarach. Jedno, prokuratura mówi z całą stanowczością, do końca wakacji nie skończy śledztwa. A to zapowiadali przedstawiciele rządu. Wicepremier Janusz Piechociński składał nawet medialne deklaracje, że jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona do 20 sierpnia, termin minął 5 dni temu, będą przedterminowe wybory. Absolutnie. Pozostało tylko kilka dni, a czynności zaplanowanych do wykonania przez prokuratora jest bardzo dużo. Według informacji Do Rzeczy nagrany został też premier, a jedna z rozmów z udziałem syna Donalda Tuska miała dotyczyć afery Amber Gold. Rozmawiał też z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem. Tych nagrań ABW nie ma. Tych nagrań Centralne Biuro Śledcze oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpaczliwie poszukują, dlatego że te nagrania stanowią zagrożenie dla rządu Donalda Tuska. Moim zdaniem w tej sytuacji zarówno ABW, jak i CBŚ powinny zostać odsunięte od wszelkich czynności w śledztwie podsłuchowym. Co ciekawe, o nagraniach mogła wiedzieć jeszcze jedna służba, Centralne Biuro Śledcze. A źródłem wiedzy mógł być Łukasz N., menedżer VIP-roomu w restauracji Sowa i Przyjaciele, skąd pochodzi większość ujawnionych nagrań. Wcześniej pracował w tej nieistniejącej już warszawskiej restauracji Lemongrass koło Sejmu. Klucz do sprawy, bo tak naprawdę czy Centralne Biuro Śledcze, czyli patrz policja, wiedziały o tym, że są nagrania najważniejszych osób w państwie. Pytanie, czy policja wiedziała, że ich szef jest nagrywany. Teraz minister Sienkiewicz jest sędzią we własnej sprawie. Zamiast dymisji dostał od premiera misję – wyjaśnić, kto i po co nagrywał. Ostatnio był przesłuchiwany w prokuraturze, która dopiero teraz zajęła się treścią jego rozmowy z Markiem Belką, dotyczącą wsparcia NBP dla finansów państwa. Belka żądał dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Śledztwo ma wyjaśnić, czy urzędnicy naruszyli niezależność Narodowego Banku Polskiego. Prokuratura nie wyklucza, że przesłucha premiera, ale jego rzeczniczka daje śledczym wskazówki. Nie wiem, czy będzie wysłany, bo przecież nie ma powodu, żeby pan premier odpowiadał na pytania dotyczące rozmowy, w której nie brał udziału. Donald Tusk od dłuższego czasu milczy. Dopiero pojutrze ma pojawić się w Sejmie. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika.